Dobra, musimy się nieść. Jeden, ile muszę sobie przylepić kierownicę taśmą dwustronną, bo chyba coś mi się rusza. Przykleić kierownicę. O, kot, baw się, baw. Pewnie. Nie, co masz? Co masz? No. Liver, czy ja dobrze słyszę, czy ty z kotem rozmawiasz? Mam kota, no. Też kury też ma, nie? Dobrze słyszysz. Miewam, no. Ale... Ja miałem kiedyś kota, taki czarny, nazywał się Cygan, ale to był wariat. Normalnie wszystko robił, nie? Czego on tam, kuźwa, nie wyczyniał? Normalnie jadł, spał, chodził, wszystko robił, nie? No, biega mi po ścianach, po półkach, zegarki zabiera, odpaliło go tydzień temu. Wszystko, kurwa, lata po ścianach, nie? O, ale teraz się bawi w końcu zabawką. Baw się, baw, baw, kurwa, baw. A ten cygan taki był wariat. No i okazało się, że był chory. No. O. Zaprowadziłem go do weterynarza i weterynarz wziął taki tasak, ciach, obciął mu nogę, rozumiesz? 20 zł to wszystko mi kosztowało. Aha. I zaczął. A dał mu jakiś kołek wymiotować. Mu wstawił, czy coś? Kuelkes, co ty miałeś w tej torebce? Nie, miałem telefon sprawdzić, musiałem maile sprawdzić. Ja powiem ci, Rafcio, mój pies zdech i ten. Co ty, pies ci zdech? Dla zdrowia psy. No. Kiedy? No chyba jakoś teraz. Co ty gadasz? No, tam tydzień co się nim do... Dzięki, opiekowałem i później w sobotę... To tak właśnie, to już chyba trzeci tydzień, jak puszczam gdzieś po drodze. Ja dzisiaj była sprawa u weterynarza, nie? Bo mój pies ma chore serce. I normalnie to 6 miesięcy do weterynarza na kontrolę. Mój na rękach, wiesz, w sumie szło dobrze, ale... No, dobra. No i ten cygan, posłuchajcie, ciągle był chory. I no. Lekarz mówił, że jak dojdzie do tego, że trzeba mu drugą nogę obciąć, to będzie trzeba. Ale już to zrobiłem sami, 20 zł w kieszeni. Aha, no. Tylko nie, to ja to ostatnio słyszałem, że gościu, wiesz, kierowca potrącił psa i dzwoni do szefa. Szefie, potrąciłem psa ciężarówką, co mam zrobić? No jak to co, kurwa, zakop go i jedź dalej. No dobra, no to jak z samochodem się nic nie stało, ten go zakopał, dzwoni za pół godziny. No szefie, psa zakopałem, a co z radiowozem? No nie wolno, ale jak usłyszałem o utylizacji, to no nie ma opcji, kurwa, i... Mojrce swojego psa pierwszego, którym zdech, skremowali i normalnie pochowali. Na cmentarzu do zwierząt. Nakremowali go, żeby co, śliski by? Tak, żeby się lepiej w ziemię wsunął. A podobno ciasto ma być, ale ślisko też, okej. Okay. To se zapiszę. Tak. Wiesz, jak jest kot po chińsku? Dawaj. Jak się robi kot po chińsku? A. Łukasz, wiesz, czy nie? Pewnie z makaronem. Nie. Zakopujesz kota głową w dół do ziemi, tak żeby mu ogon stał do góry pionowo. Jak mu ogon kipnie, to wyciągasz ogon z kręgosłupem, wkładasz słomkę i... O Jezu. Dobrze, że mam was na słuchawkach i moje koty was nie słyszą. Dobrze, że kota nie mam. Na pewno, oczywiście. Mój się właśnie bawi i muszę mu zmienić zegar biologiczny, bo on się aktywuje o 9. Kurwa, lata po półkach, masakra, chodzę, zabudowuję, nie? Mówię, ale grzeczny przez pierwszy tydzień, mówię. No. Ale to malutki taki? Nie no, z pół roku ma, jeszcze podrośnie. No, on jeszcze... To młodziak! Młodziak, no. Kocie szczenie. Bawi się, zrobiłem mu drogi papieru. Kocicielak. Kocicielak. A jak żeby inaczej? Panta pierdala, zobacz. Dawaj, pantera. Zauzda. O, ty, odjechał. Koczy mnie podrapie, nie? To bank. Jakieś nowe zachowanie. Nie broń się, atakuj. Bawi się, dobrze. Dobra. Wystarczy tego dobrego. Co to jest?
Pamiętajcie, że w Assetto Corsa trzeba sobie ustawić setup, zdążyć przed wyścigiem. Żeby co? Poczekaj, bo to trzeba zapisać? Trzeba sobie ustawić paliwo przed wyścigiem, bo inaczej pojedziesz z paliwem skład. A, paliwo to tak. Bo tu nie ma czasu, żeby to zrobić przed, tak jakby, nie? Jak w Project Cars. Skończył właśnie, okej, okay, dobra. A to jeszcze trening jest, tak? Okej, okay, dobra. Teraz, tak, to był trening. Jadziem. Teraz kwali, tak? Tak, kwalifikacje nie trzeba jeszcze dodawać paliwa. Przecież... Nie, nie, dopiero po mnie. Dobra, kiepskie czasy dzisiaj. Ślimak pisze, że kupuje jakieś 20 minut. Czekamy na Ślimaka. 20 minut trochę. Dobra, jak też chciałem. Trochę dużo na ten 20 minut. Czekaj, bo to napisałem, teraz zobaczyłem. Napisał to 21.33 dokładnie, no czyli teraz. Ja mogę poczekać, i to rybka. Mnie też. Mi też. Jak tam chcecie, jak wiesz. To nie jest ligówka, więc w sumie można, wiesz. Przedłużyć trening. No bo... No to pojedźmy te quali już do końca, to wszyscy sobie potestujemy quali. Czy to sobie może zrobić start wyścigu, tak pierwszy raz w życiu? O, jestem za. To napisać może czekamy? Tylko żeby był punktualnie, nie? 20 minut. Nie, no 20 minut, ale dobrze 40, tak? No nie, no to nie ma sensu. Myślę mu, że ma 20 minut, nie? No, że on ma 20 minut do końca. Ziomka. Nie, ja napisałem, że już wrócił do domu, nie? Możemy sobie pojechać quali, start wyścigu. I potem na nowo postawić tylko quali i wyścig, nie? Tak jest. Powiozło mnie, a ktoś za mną pojechał. Ja tak samo. 25 marca nie będę na GTE. Mamy szansę wygrać. Czyli to jest mój wyścig, który będzie, który odpada z doliczania się do końca. Ja nie będę na pewno w kwietniu na tym wyścigu i nie będę w serwis. Ty bo się zapowietrzysz. Właśnie, chciałem tam powiedzieć. W czerwcu jestem na Mazurach. No kierę pod pachę i ogień. No na łódce kiepsko. Na gdzie w góry wziął? To jest ciężko, to raz, a dwa, że generalnie przez 6 dni jesteś panie dość mocno wskazujący. Właśnie, jak ty pływasz? Tak się zaczęli kłócić, że ja nie patrzę na to, nie? Czy, kurwa, jeszcze jest, kurwa,
Kurde, jeszcze się kiera rusza na tym. Z pełnym paliwem. A nie, to dobrze się dzieje bez paliwa. Nie mogę. Ile zostało w ogóle do końca sesji? 4 minuty. 4 minuty. A to jeszcze jedno kółko zrobię. Zrobię. I tak nie muszę martwić się o paliwo, bo i tak ten. Dobra, wypadałoby was tam trochę podgonić, co? Z tego nawrotu, co się hamuje na 50 w prawo, na dwójkę zbijasz się, na trójce jedziesz? Nawrót w prawo do tych takich kiepskich lewoprawych? Tak. Na trójce chyba. Bo tam się ma czwórkę, zbijam tylko jeden bieg chyba. Ja też, ja spróbuję teraz na dwójce przejechać. O, na środku za nisko dwójka. No dobra, dobra, delta w końcu jest. Cztery, dziewięć. Brawissimo. Jakby jedno kółko, które weszło w końcu. Dobra, na wyścig się trzeba zatankować, tak? Bo nie wiadomo, czego jedziemy, czy nie. Lepiej zatankować. Czekamy na ślimaka, nie? No na ślimaka, oczywiście. Się ślimaczy, no to co zrobisz? Tak. Może napiszmy to wszystkim, żeby każdy wiedział. O kurde, szeroko. Kierowcy. Ja nie mam takiego jak kierowcy. Nie jestem adminem, pewnie dlatego. Kurde, straciłem całą deltę na tym. No dobra, bo i tak nie jedziemy, tak? Ja nie muszę o paliwo się martwić. No nie. Okej, okay, no to... Zrobimy sobie... próbny start. A właśnie, hamulce ma, jak macie, tył, przód. 68
procent. No. Mam bez zmian. Ja też bez. Jak robicie próbny start, to ja sobie pójdę zapalić w tym czasie. Generalnie sesja kwalifikacyjna poszła mi raczej kiepsko. Dziesiąty czas. Ojej. Ja nie wiem, gdzie wy robicie te 5 sekund szybciej. Tak oni robią te 1.44, to ja nie wiem. Bo 1.45 to już wiem, jak się robi, bo prawie tak zrobiłem. Ale nie dzisiaj. Ale co dalej? Szykane przejeżdżacie na dwójce czy na trójce? A to ja na dwójce ją przejeżdżam. I omijam, staram się omijać kerby tam. Totalnie. Jechać, ja tak na okrągłem jechać, jakby. Jest szybciej niż po kerbach. Czyli jechać po prostu po torze. No tak. Takimi czterema kołami. Dobra, idę sobie zapalić, bo mam czas. Czyli będzie nowe lobby. Nie, nie będzie dojdzie. Damy pomin i po prostu ten nie będzie, zresetuje się, robi. Ale potem musisz dać pomin też na trening. Tak, tylko znowu ślimak będzie jęczał, żeby się z 10 minut pojeździć. Jak znam życie nie, jego. Nie. Pas na jazdę był. Właśnie. Tyle tygodni. A ja dopiero dzisiaj wpadłem. To się bardzo, bo byś trenował. Dajcie sobie wyścig, żeby nie było, bo później będzie jało. Bo Boże, trzeci jestem. Początek za 21 sekund. Szybko jakoś to minęło. Chyba pół minuty dałem, 30 sekund, żeby nie czekać. Aha, czekać. Okej. Dobra. Próbny start. O, jest Rudy, stoi w miejscu. Nie do wyścigu. Właśnie, to nie jest gratis. Dobrze, że robimy próbny start. Samo to chłopa bez dzieckiem zostawił. Ole mnie Nadzik teraz wjechał. Standardowo! Jasny chuj. I cały bok już potłuczony. O, sorry, kogoś teraz pochnąłem. Ale majta, o matko. Jeżeli zostawił pół zderzaka na mnie, to będzie majta. Ja mam teraz większy ten. Większy spoiler się zrobił. Ej, fajnie, ciasno będzie. Fajnie, dobry taki próbny start na wyścigu, jest bardzo przydatny. Aż mnie wyprostował. O, to się nie zachowuje, nie hamuje Zuzanę. Och, jak chłopaki poszli w tym kluczowi. Tu się nie hamuje wcale? Nawet się nie odpuszcza? Odpuszczać się nie. No właśnie. To ty byłeś? Z tyłu? A nie, ja przez szkanek na trójce jadę, nie na dwójce. O kurde, dobra, przeszliłem ten zakręt. Chciałeś mnie trafić, widziałem, zemsta szła. Leciałem na Nadzika prosto, nie? Nie, ścigałem się z Zanesem i przeleciałem ten zakręt całkowicie. No, widzę, próbny pit. Próbny postęp już? Lucky Line stoi na mecie cały czas. Żadna fajka, nie? Aha. Dobra, idziemy do domu już. Ślimak, że jak będzie, to nie. Ale Quelkes, na wyścigu też możesz zjechać na pierwszym kółku. Ja też mogę. Zaskoczę. Wolna wola. To nie jest głupi pomysł. Dwadzieścia parę sekund pit stop. Ale tutaj jak podpełnisz błąd, to już odjeżdżają strasznie. Ale to się wszystko rozegra w pit stopie i spoliwy. Mi się wydaje. Ja
Mi, że pierwszy pit stop i od razu kary polecam? Nie, to nie, ale chodzi o kwestię taką, że z paliwem trzeba się będzie liczyć, bo to będzie krucho. O kurde, bokiem lecę. Ale udało się wyprzedzić kogoś bokiem przy okazji. Drift apartem. Ale wyprzedziłem na drifcie jeszcze. Nie znałem się. Zabijemy teraz wewnętrzną zakrętę, żeby się bronić. Ale mam teraz świeże japonie, to pit stopy zaraz się lepiej jedzie. Ktoś tam jedzie za mną, dobra, ja chcę do pitu. Nie da się, nie. Wszystko trzeba robić w picie. Ale tak sobie myślę, że można taki wyścig by zrobić z obowiązkowym zjazdem co okrążenie. Tylko w jakimś taki dobry zjazd, żeby był, nie? Żeby w bandę wjechać albo co. Zdyskwalifikowali mnie, także tak musisz nowe lobby zrobić, Miki, sorry. Chyba na trening. Nie, nie ma nowego lobby. Ślimak nie przychodzi już. Mutałem się. Jedziemy do końca. Tak. A opony ktoś zmieniał? No, ja. Dlatego mówię, że świeżo to się lepiej jedzie. Ktoś w drugą stronę jedzie. Kto tu właśnie na tym jest? Livar walczy. Budam ci kawkę. Dobrze, nie pijacka. Ja nie piję. Mało. Może właśnie w tym problem. Że ja na chwilę włączę transmisję i włączę od nowa, jak się zacznie coś dziać, bo w tej chwili będzie taka taki nic. Ale patrz! Bo! Dawaj, Livar, blokujemy. Sokoły. Pomijajcie liście, krzaki dolne. Halo, słychać mnie? Słychać. Zdążyłem czy nie? Zdążyłeś. A jak myślisz? Dzięki wam. Jakie hasło? Zero 7 0 0 robisz nowe lobby? A. Nie, zrestartujemy to, dajmy po mini. Ale ja jestem dyskwalifikowany, także ja nie wejdę. Tak, ale to damy po mini sesji. Wejdźcie, zagłosujcie wtedy, żeby to pominąć. A jak to zrobić? Zagłosuj, że ten, że tak. Nie ma przejazdu, kurwa, nie ma. Blokujemy wszystkich. Remaining in current session. No bo... wynik głosowania negatywny. Zagłosujcie, proszę. R3. Ale jak się głosuje, chyba i tak nie będę mógł. Wejdźcie w menu, dajcie pomin sesję i dajcie tak. Wtedy wam zagłosuję na tak. Ptaszka mam.
Dobra, i jest teraz ten, teraz ty możesz wbić ślimak do tego. Nie, może znowu będzie trening 35 minut. Nie, ale poczekajcie, aż wbije najpierw, nie? Jakie hasło? 0... 703. A ja na ustawieniach z GTS-a jechałem. Poczekajcie, żebyś tu mag wbił. Białe auto, no niech będzie białe, no dobra. Już się ładuje. To mi tak jest wszystko jedno. Tak będzie cały odrapany. Przede wszystkim i tak kolorów nie widzę. Dobra, jesteś ślimak, można dawać ten? No, 45-50%. Dobra, czekam. 62, 8, 70. Tak się dłuży. A ta na mapę padła. Gadam. Co, kot? Co, już trening? Okej. Jestem. Myślę, więc jestem. A, o. Spek pobił klas. Od lapa. Dobra. Jeden. Słuchajcie. 3304. Co teraz jest kwalifikacja? Tak. Zajebiście. Tak szybko? Bloody. Kurde, no jeszcze nie zdążyłem rozgrzać. No bez, ja nawet nie zdążyłem. O kurde, stopu zmienić. Ja mam teraz. Co? Załga. Muszę ustawienia wgrać jeszcze raz, czy są te? Ja tam zawsze na przykład tak wgrywam. Powiedziałam, że będzie stukać i pukać, nie? Bo to wszystko nowe jest i świeże. Klawiatura analogowa. Nie, to jak ta kierownica jest mega fajna, ale ten guzik jest po prostu jakbyś wciskał nie wiem co. Samo ten pedał gazu jest taki plastik na koniec, który zatrzymuje ten pedał i jak tupnę dobrze nim, to normalnie... A żona mówi do mnie, że tam to tupiesz. Jedno okrążenie i papierosy. Kurde, wywiozło mnie, no. Niestety.
zaraz będę startował kurwa z końca. To razem ze mną. O to! Dlaczego? Oby nie tej, oby nie. Poczekaj chwilę. Sam z siebie mogę się rozbijać. Dobra, ostatnia. Na rezerwie się przejdzie. Dwa okrążenia. Nie ma szans. No, Marcin, teraz chyba czas. Dobry czy niedobry? Jaki zrobił czas? Dobry, ale nie najlepszy, ale dobry. A jak macie siłę hamowania? 65, standardowo, tak jest. Aha. Miałem. No ja w sumie... No szkurwa jego mać! 2:09, Nadzik, ty przyspiesz trochę. No nie mogę kółka spiąć, mówię ci. Niedziel też, 2:26. Easy. Mogę dobra, jadę. Kurde, no kierownica mi się jeszcze rusza, bo nie mam tego zestawu mocującego. I mam ten zestaw taki biurkowy, co idzie z tym. I się rusza. Muszę ją co chwilę dopchać. Na przykład teraz. Dobra, pojadę jakikolwiek czas, żeby cokolwiek mieć. Ja też jadę jakikolwiek, bo już nie starczy mi czasu na jeszcze jedno, żeby potem zatankować samochód jeszcze. No ja właśnie z boksu wyjechałem. Także mam jedno kółko to tylko. Kurde, jak mnie powiozło teraz. Dość kiepski czas z kwalifikacji, kurde. 3, 4, 5. 5-5, no. Druga pozycja. Dobra, nie jadę dalej. Boję się, że mi paliwa zabraknie i potem będzie problem. Nie, trzeba wejść do menu i zatankować. Nie, tyle tak, nie wiedziesz tego na chwili, jeżeli nie zmienisz. Kurde, brakło mi paliwa. 7.49, brakło mi paliwa. O kurde, Quartz, jaki masz czas. Dobra, ja mam czas na jedno kółko tylko. Dobra, dawaj, pojedziemy z tobą i zobaczymy, czy coś wyciągniesz z tego. Na razie delta 0.12. O, za późno hamujesz. Za wcześnie chyba. No. Czy jak, masz na minusie delta teraz. Działa się ładnie poprawił. A Nadzik ty co? Nadzik ma... Minuta 17 sekund. Brakło mi paliwa, bym miał 1.48 z kawałkiem. Ej, fajnie jak się krytykuje kogoś jazdę, super. Nie, nie, czek. Nadzikowi do śmiechu nie to jest. Tutaj. Pół sekundy masz w plecy w tej chwili. Bestialsko. I to do 1.47, nie? Które chyba nie było zaliczone. Ale nie, no 0.65 już, to już stracił do tych, już nawet więcej niż pół sekundy. Patrz, 0.7. Nadzik. Oj, no tutaj za późno gaz, wozi, już 0.8. Nie, nie, fajnie tak kogoś było krytykować, to jest super zajęcie. O, teraz... No jest...
Marek się poprawił, na jednym zakrętem się nadrobił. Ale teraz dobrze wyhamuje, czy nie wyhamuje dobrze? O, ładnie, przestrzykane ładnie. Ale nie po kerbach, i to go temu ten obniży czas. Ty, ja też muszę mieć jakiekolwiek ten, a w ogóle paliwa nie zdążę zatankować. No, 3 sekundy. 2 sekundy, 1 sekunda. 35 litrów tu wchodzi dużo paliwa, no? No i już tankuj 6, szybko, chłopie. Dawaj dalej. Opcję, tankuj. Na co czekasz? No, mam mało. Ja sprawdzę paliwo, dobra, mam to na kolanie. Teraz cię sprawdzę. Zalane zdążyłem. A za ile wyścig jest? Dajcie mi 2 sekundy. O Boże, 6 startuje. 44,9 na 46, ale jeszcze z takim komentarzem. Już mówię, aby tylko dowieść cokolwiek, aby nie ostatni. Ale dobrze, przynajmniej się pościgamy. I który jesteś? 6. Na ostatnim, ja ostatnim kwalu pojechałeś lepiej, bo 44,9. 44,9, no wiem. Teraz nie mówię, nie mogłem jakoś... Kurde, ta trójka mi się rusza. Muszę ją dopchać. Zamówiłem sobie ten taki specjalny ten. Rudy z Zielen też mieli 44 ostatnio. Miałem 44,8, no. To wszystko ślimaka wina. Bieg się wrzuca, tak. Kółko, wyścig i wrzucasz bieg. Kółko i wyścig, nie? I gaz. Nie zapomnijcie kliknąć drive, czy tam jedź. I radzę wam nie grzać silnika, bo się może przegrzać i spalić. Dopóki się nie pojawia światła ostatnie. A mimo to pan miał w tym świetle na kolana wskoczył. Ale go zmuliłem. Słaby start. Pamiętajcie, do pierwszego zagrytu się nie hamuje. No właśnie. Kurde, nie wiedziałem w którą stronę jechać. Zostawiłem tyle miejsca, żeby się coś tak zmieściło. Ja szedłem maksymalnie po kerbie, żeby też zostawić miejsce. Tak, a ja nie wiesz, strzałeczki są takie... Jeszcze jak jest para aut, jedzie obok siebie, masz 3 strzałeczki, to już nie wiadomo w ogóle co. Ale bardzo ładnie zaatakowałeś w tej. Ja nie wiedziałem, kiedy hamować za bardzo. No ja tak troszkę to napałem, nie? Kurde, taki ruch tam strzela, bo mi się wypina z tego, nie? Te gumy nie trzymają. Dobra, bo mi stawka ucieka. Pan już palić, jedź! No i teraz szykany strasznie popsuliśmy wszyscy. Ja myślałem, że nie ma, że jeszcze palisz. Nie, zarwałem sobie papierosa. Co, to trzeba oszczędzać paliwo i coś robić? Luki, trzy pit stopy. Nie czaj się na mnie. 1.54.2 zrobiłem tutaj, nie? Kłamstw 1.52.8. O sekundę, więcej niż sekundę niż kwalifikacja. Ale szybko. Przepraszam. A ja tu mam zaciętą walkę. Dobra, objechał mnie Gorzów.
jak się z mitmi spadnie, to jest. No. Się ty mi szkoda. Kurde. Taki jeszcze z podku, nie? To ja? O, tam też poszedł z tyłu szeroko. Tak, jak się nie patrzy w lusterka, to nie była moja wina. Tak, wewnętrzną... Jak zawsze. To mały korzut poszedł. Meble wodzie poszedł w krzaki. Nawet ja to widziałem w moim lusterku. Jeszcze raz, Luki. No to mi wolno, co? Nie. To. No, tutaj te strzałki są przesrane, nie widać. Jak ja właśnie zapuszczyłem do tyłu w zakręcie, jak koleks było po lewej, a wyjście byli z tyłu, miałem cztery strzałki, nie wiem, gdzie patrzysz. Wiesz, ja po wewnętrznej wchodziłem ładnie, a tutaj dociśnięcie zakrętu i już lipa. No. Ale byłby pięknie, jakby to było VR. No, marzenia są fajne, VR w Assetto Corsa. Może dodadzą ACC. Jak wiecie, VR 2. No, to już pewnie chyba. A to chyba na dniach aktualizacja w ogóle. 24 chyba, nie? Ja gdzieś nie mam budżet na moim kanale. Spoko, spoko, trzeba było jechać, przecież to tylko zabawa, no nie? No dobra, no ale... Która musi być? Ktoś mnie tak goni w tym czołgu samochodu, nie wiem kto. Czy to jest zanes chyba? Nie będzie tak łatwo. O ty kurde! Nadziw tak napiera na mnie tutaj. Tak, jak już się ten pusto teraz zrobiło, to można jechać, nie? Wypchał tu do kogoś w piach, to teraz jedziesz trzeci, nie? Tak, i kogoś. Szósty jechałem, dwóch w piachu musi leżeć, trzech. A Miki, czemu zjeżdżasz? Podcinkę robi. Takie rozwalone ten ciaci lepiej jeździ. Czterdzieści pięć i jeden teraz było, a niedziel coraz bliżej. Miałam czytanie jeździ. Ale w ogóle chciałem pochwalić, iż Niedzial jest dobrym instruktorem, bo zobaczcie, napisał QLXS-owi jak hamować, tu jak sobie przyszedł i jedzie pierwszy. No to tak, to prawda. No nie, kurde, od razu lepiej dobrze jeździ, zobaczcie. Ja następnym wyścigiem ja się ciebie spytam jak, to też może jest coś, co jak poprawi. 5% zysku wszystkich. Punktów. Tak? 5% punktów. To liczę. Ej, czemu nie jedzie Piu? Co się stało z Piu? Ale tam będzie ciężko. Ja we trzech, to będzie ciekawe. A ja, piścimy się, słuchaj. Ej, czy ktoś wie, co się stało z Piu, bo nie jedzie? Ła! 4-3. Co twarz? Kamery nie pokrzyłem. A to masz telefon Huawei'a.
No to jak każe to łapie od razu. Kurde, kierownica mi się rusza. Przegiąłem teraz z hamowaniem. Ja taką fajną deltę zepsułem trochę. No ile jedziesz? 4-5? 4-5 zrówna. No to teraz właśnie ja miałem, popsułem 4,5, już jesteś dalej. Skip session. Ty złane. Nie, to ja, to ja chciałem wejść do... O, jestem. Chciałem wejść do tej. A teraz zepsułem. No, ale to dopiero parę kółek, to możemy. W końcu wyścig wyjdzie 48 kółek, tak? Jak tam poli w Obanowie? Pół paku. Pół. Trochę mniej niż myśl. Siedzę u Quercta. Błąd za błędem. No te zakręty na tych oponach już trochę... Faktycznie. Opony jeszcze w miarę. Opony są dobre. A da się tylko przód zmienić? Będzie szybciej, nie? Nie da się. Wstawiłem wysokość samochodu na zero i teraz czerpię na tych dwóch herbach. Na zero? No. To ja mam 6,12, już się zastanawiałem, nie, czy nie za mocno. Jedzie do przodu tylko. Na boki już nie bardzo. No to powiem ci, że nieźle do tego przodu jedzie. No całkiem. Zrobiłem znowu 45 równe. A ja 46 teraz. Aha. Ja mogę być 49, kurwa, chwilę z kimś walczę. Co? Ja przecież odpuściłem na 5 sekund i mnie zdyskwalifikowało. Witaj, kurwa. Znaczy nie, wiesz, przykro mi. Ale... To w głosie ten smutek było słychać. Tak. Było, nie? Ej, to jest... No było napisane zwolnij, 5 sekund, zwolniłem, czas zleciał do końca, zdałem gaz. No widocznie nie zleciał. A zniknęło to, nie? Ja nie zauważyłem, że miałem napis. Nawet jak jest zero, to musisz jeszcze nie wcisnąć. Tak, musi zniknąć całkiem. Ale nie dziel mi, sukcesywnie odjeżdżasz. No ale teraz zepsułem zakręt. Mam już 300 do tyłu, 4. Uwaga, Quercus spina złapał. Tak. Pogadaj, jakbym ci uwierzył. Ja siedzę u niego w aucie. Ja też, ty, to będzie miał cię, będzie wolniej jechał, cięższy samochód. No, to wszyscy do niego idźcie. Tak, wszyscy do niego, będzie miał ciężej. Ty, tak.
Ale ci opony dymią niedziel przy każdym hamowaniu praktycznie. Chyba kolekcjoner nie wyjąłeś z kieszeni telefonu, bo coś mi uwiera. O, no to sorry. To nie telefon, to nie telefon, ja się po prostu cieszę. Ale dobrze na jest, na zielono robisz. Na drążku w biegu wsiadłeś, młody. Może być. No. Na tym drążku to cały czas poprawia delkę. No, dobrze na tym drążku siedzi. Dobrze uwiera. Fajnie ten... To jest tak zwany short shifter. Short czy shit? Siema Wiktor, jak oceniam sprzęt? Bardzo dobrze. Zrobię jakieś recenzje, jak już trochę się jeszcze pobawię we wszystkich grach. Ale ogólnie bardzo przyjemnie. Dobra, boksy chyba będą grane. No cię dopiero rezerwa. To u mnie działa. Nie oszukasz mnie, jadę za tobą. Znaczy zależy jaki masz budżet, kolego, nie? Te 300 z tym, cel z tymi też jest fajne sprzęt. Teraz nie miałem nigdy LCR na T300. Ale jest ogromna różnica w płynności jazdy, w precyzji. Szczególnie pomiędzy T300 a jak feedback, fajnie? DD Pro. No, feedback jest mega. Jest tak smooth, jak jogurt taki naturalny. Bez grudków. Ale taki grecki? Taki grecki bez grudków, nie? O, zero fat. Zero fat, właśnie. Jest tak pięknie. Mówicie, że jeszcze jedno kółko na rezerwie? Jedź. O, niedziel jedzie, jadę za nim. Ja jadę, dobra, zagadałem się w ogóle, nie? Jedź. Za niedzielę jedziesz na dzik? Tak. Daleko jesteś? Kurde, nie mam innego daszu. No niedziel ma pełny bak, nie? Pełny bak. No, widziałem jak przejechałeś startową linię, nie? Przejechałem 10 kółek już tym autem. Nie, 10 gdzieś teraz. Tak. No tak, ale no, jakby jeszcze dwa wyżyło, bo to akurat by było ten. Ja wchodzę do nadzika. Idź sobie do przodu, nie? Ja ryzykuję. No też oszust, kurwa. Nie, tu Liwaru zawsze będzie pokazywało ci pełny bak, wiesz? Tak? Aha! W twoim przypadku. Nie, ja to już jestem tak grubo poniżej czerwonej. Ja nie, ja dopiero czerwonej mam tak, tak, 2 mm. To mi pokazuje wszystkich na pulach. Nie, no powinienem dojechać. GT7 będzie miało w pierwsze wsparcie do tych dodatkowych guzików, nie? To są na kierownicy. To ja zrobiłem, kurwa. Mam nadzieję, że inne gry też w przyszłości, ale w tej chwili nie mają. Czyli te cztery to są guziki. To ja zagłosowałem, żeby go wyrzucić, czy co? Kurwa, co ja może jak wychodzę, zobaczmy, co to znaczy. Ja mam taką cichą nadzieję, że nie będą trzeba zmieniać kierownicy. Tu jest kick! Ja pierdolę, można go będą używane też w innych grach. Sorry, to ja chyba. Nie, bo się na koniec wykopiesz, bo wszyscy musieliby się zgodzić. No, dobrze. Niedziel nie dojedzie na tym paliwie na moje oko. Dojadę. 11 okrążeń? A ja. Odważnie. Ale kozak. Ale nie tyle jest mistrzem jechania na... Ja to...
na rezerwie. Ja to mam, człowieku, ale nie, ja bez szans, żeby dojechać gdziekolwiek więcej. Ja 9 okrążeń tyle. Kurde, jakaś mi teraz opadła ta wskazówka, to widzicie nisko. Ta rezerwa się skończy szybciej. Kurde, jakaś mi ta wskazówka opadła bardzo nisko. Była na połowie tej rezerwy, teraz jest prawie na końcu już. Ja wjeżdżałem, to już miałem nic. Nie, ja jeszcze mam widzę, ja jeszcze widzę tą żółtą kreskę, nie? Nic z wyliczeń wyszło, że skończyło mi się paliwo. No właśnie, bardzo się pierdolisz. Tak, to jest 100 km. Dawaj, to mi dopcha do tego. Alej zawalił go, poproszę. Żółta flaga. To nie. A pierwszy jesteś w ogóle. Poproszę mnie dopchać do tego. Hej, jaka cisza. Tu nie. A ja chyba wybudzi, którzy mnie chyba nie tankują, nie? O, stoi. Gazu. Jest. Zrobiłeś no, chociaż pół kółka? Wiesz co, kardy przyjeżdża, nikt nie pomoże, nie? Olam cię, kurwa, no. Widzisz, to jest, kurde, to jest fair play. To jest fair play. Poczekaj, gdzie ty jesteś? Jak zatankować kałkę? Patrz, pokazuję ci faka przez okno. O, no. Jakbym mógł, to by czymś rzucił, nie? Ja to musisz ustawić ile paliwa i wcisnąć dzik. Jedziesz ślima, bo no, kurde, ile można jechać tutaj. Jak to było? Cipa! Jak to kurwa. Ale przykre, ty za... Ja już się to dziesiąte kółko zastanawiałem, czy ja je dojadę, nie? A ten jeszcze jedno, no dobra, nie? Niedział niż speedstopów. A tutaj jesteś tutaj bez kitu, ile można kurwa jechać? Tutaj już ślimak jest, ślimakku zawitek. Ty nie dojrzę go dopcha do boksu, to jeszcze go zwyzywa, ile można jechać, człowieku, rusz dupę, nie? Ty no kurde, ile, no dawaj. Ja następnym razem weź na zakręcie, niech ci braknie. Tylko tak powolutko mi popchnij, zagraj mocno. Jest Clark Kent. Poczekaj, mam na wstępie, dobra. Czekaj, wchodzę do ślimaka. Ślimak szybciej, bo wziął opony ten zimne zrobiłem. Ja nie mogę. Hi! Dobrze, pamiętaj ślimak, ważne, żeby być tym z tyłu. Nie tak mocno tutaj, nie tak delikatnie, nie? Dwa ciasne pedały. No. To jest ważne. Awaryjne. Teraz to... Szykany nie zetnijcie, bo karę dostaniecie. Uwaga, bo Krystian nas goni. Krystian nas goni, zrobicie to za barany tej. Ty, idzie. Delikatnie, bo mi się wderzać zepsuje. Ej, ta szykana będzie bardzo nudna. Dobra. Pobijemy raz, teraz przy szykanie. Kerb! Przeleciałem, dobra. Jestem. Już blisko jest, dawaj. Pani to ratuje. Dawaj. Ej, masz krzywy spoiler z tyłu, wiesz, ślimak? Bez kitu masz z tyłu krzywy spoiler. No jedziesz już, no nie? Nie wiem. No jedziesz, no ma 5 dyszek. Ja muszę walczyć o swoje miejsce. No nie wiem, czy ty jadesz, ślimak, wiesz, mam co jeszcze na godzinę. No czekaj, jedzie, ty jedziesz. Serio? Niedzie, ale możesz mi pomachać, właśnie ciebie przedzam. Fakera ci pokazuję. Jak to pisz, to jedzie, to ci dopchają później już. 46, 35 na godzinę, 34 na godzinę. Ja, a mój pit sobie jest na samym końcu, nie, jeszcze. Ale dopchają no, cię, bo tam pchają, Assetto Corsa pcha załoga. 30 na godzinę. Ale emocjonujące jest, powiem ci. Ale to jest, ale mam teraz force feedback. O, panowie. A to jeszcze tu, stoi. A mi pokazywało tam wcześniej. To ja że stoję. A, tu niebieski zjebany, dobra. Na samym końcu! Ja!
Ej, nie wyhamowałem. Nie, no jak się? Ja pierdolę! Rzuć też jeszcze pchając na wsteczny. No, nie idzie. Na rozruszniku. Ktoś musi mnie popchnąć teraz, i to do tyłu trochę. Do tyłu, tak, no przecież. Zapraszam. Ja nie mogę na dyskwalifikacji ruszyć. Nie, bo auto stało przede mną, wiesz? I tak przednie przejechałem i kurde, nie wyhamowałem w końcu. Nie ma, tak... Centralnie jestem ten. Jestem tutaj, także możesz śmiało... Widzi typa, nie? ...spalać. Normalnie. Czekam na ciebie. Wiesz co, on powinien cię popchać do tyłu kawałek. Nie, 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 tobie nie popchał, bo się auto tutaj oczysty. Ale to lipa. Niedziel, tak popsuj taką szansę. Planowałeś patę ślimaka. A ja skipszyłem, bo cię sobie zawiesiłem. Dobra, chyba czas wejść do pizzo. A jakbym teraz się do pizzo, to co by się stało? No, będziesz mógł dalej jechać. No co, nie wiem, czy masz kółko w plecy. To jadę. I mam pełne paliwo. No. A nie, ja nie mogę, bo ja mam kółko. No tak, ale tak miałem kółko w plecy, tak. Ale tej, dobra, to potrzebne. Już ma dwa kółka w plecy. Ślimak niepotrzebnie holował. No. No właśnie, po to na niego czekałem. No tutaj chłopaki, ktoś wywalił zielonym przed chwilą fiacikiem. Bili się. To Krystian. Tak, ze ślimakiem. Tym razem chyba nie zagrałem. To kreczkwit. Krystian chyba mi się innego, bo wyszedł. Lugania ci idzie. Ciekawe. Ślimak, mnie też byś popchał, nie? Tak, ale... na tu. Ale nie tu, nie, nie, nie na szykanie, nie, to był zły mowy. On ma zaraz popchał. Ślimakowi też się waha skończyła. Nie, gadę to sprawę. Jakbym wiedział, że to się da zrobić, to do niego nie czekał. A ja bym nie czekał, bym wiedział, że mu na pizzę. Marudzicie, panowie, marudzicie. Kiepskiej baletnicy to i pizzą, wiesz. Odpolował. Odsiedź. To samo jedzie o niebieskie flagi, ale nie będę na nie. Jeszcze nawet połowy nie ma. Dlatego ja jadę, bo jeszcze może się dużo wydarzyć. Mówisz, że więcej inteligentnych, co im paliwa braknie? Na przykład w teorii mam teraz pizzę do przodu, bo nie muszę robić niczego, nie? Bo jak postałeś cztery kółka... Znaczy czwartego nie muszę robić. Nie no, trzeciego. Tak, czwartego. No, a wy musicie robić. Nie, no tylko trzy pizze będą. No 9 i 9 to ile razy? 18 plus 9, 27, no. Czy będzie 3 pit stop, nie? No będzie, będzie. 4 stinty, 3 pit stopy, ale nie 4. No, ale tak, 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 tak. O kurde, 10 sekund kary, no. Ktoś mnie teraz dogoni, rudy. Cześć! A co mnie bijesz? No, już 7 sekund tylko za mną jest.
O, mamy Rage Quita. Tak, Rage Quita. Nie patrzę, co teraz za Fliko jest. Jest jeszcze 100. Wiesz, co za Fliko jest teraz? Trening do ligi. Ty, Rocket League jest za Fliko. BMWM, serio. Ja mam Miłosz. Chyba Miłosz, nie wiem, nie widzę dobrze. Połowa wyścigu. Jak długi ten wyścig? Długi, a jeszcze kogoś doganiam, nie? Tylko nie wiem kogo i nie wiem, czy to będzie przypadkiem odlapowanie się, czy jestem dwa do tyłu. Bo to nie pokazuje niczego. Pokazuje ci, ile masz okrążenie. Mam 14 z 33. No, a ja zaczynam 17. Oho. A ja 16. O, ja kończę 15. No dobra, jak skończę na tym samym górku co wy, to będzie fajnie. Wiesz, jak cię znalazłem? Podświetliwe pytanie. Nie wiem, jak mnie znalazłeś, powiedz. Może nie chcesz wiedzieć? Ja to bym chciał wiedzieć, jak ty chcesz na tym samym kółku skończyć. No dokładnie. Oddublować się 4 razy Quelksa to raczej niewykonalne. Po pit stop, ja zakładam, że myślę, że w pit stop jeden będzie miał, ale tak 40 sekund się starci w pit stopie. Zawsze możecie jebać, jak się będziesz dublował. Jest mnóstwo możliwości i sposobów. Już tam, wiesz, właśnie opłaca chłopaków. Przyjadą fiacikami, aha, i wiesz. Aha, kolega mi te, aha, spoko. Mój poradnik do DZ pokazał. Fajnie. Korzystaj. Ile się masz jakiś poradnik zrobiony? Podobno tak, nie pamiętam. Tak, DayZ, ja to zapraszam, a DayZ będzie później pewnie stream jakiś z tego, co panuje. A mam tyle filmików z DayZ, że będzie planował pół roku. Także zacznij od początku. A niedziel z wami to w końcu w to DayZ to można pograć, czy nie bardzo? Nie, to trzeba przejść specjalny rytuał. Nie dojechać do pit stopu, nie, to wiem. To nie ze mną te numery. Ale nie dojechać do pit stopu, to jest jedno, bardzo się interesuje F1. Nawet nie wiesz, jak blisko jestem F1 w życiu. O, spin! Na dzik, ale nie dojechać do pit stopu, to jest nic. I też gram, mam jeden wyścig, to moim finale jest. Ślimak, nie słyszałem cię, bo wszyscy mówili. No, że nie dojechać do pit stopu, to jest nic, ale być zapchanym do pit stopu i niecelność, to jest coś, nie? Tak, nie wiem, to jednak ja nie chcę z wami grać, nie? I tak już niedziel, psujesz poziom tutaj, więc wystarczy. Mój poziom jest fantastyczny. I ta cisza. I może drugi poradnik, jak nie wjeżdżać do pit stopu. O, to by było dobre. Jak nie podstawowe dobre. Błędy, które trzeba unikać. Raz, mieć wystarczająco dużo paliwa. Dwa, nie przestrzelić pit stopu z pojęka. Widzę dwóch przede mną. I się wyprzedzają nawzajem teraz. Pit stopik. Już się pitujesz? 18 kółko, nie? 19 teraz jadę. O, ja jadę co 9. I tak każdy będzie zrobić 3, więc lepiej wcześniej. Jadę pierwszy, człowieku. Widzicie, muszę sobie to nagrać. Jest, wjeżdżę bez asyst żadnych, jak widać.
mamy trzy, nie tylko tyle co auto ma, niektóre auto mają ABS, niektóre nie mają. Teraz będziemy jechać turniej ligę w GTE, które nie mają ABS-u. Także zapraszam też na oglądanie. Jeździmy w poniedziałki i w piątki. A ja się zorientowałem, że kamerę mam zasłoniętą, bo tak zasłaniam zawsze. Chciałem odsłonić i się spina zaliczył. No właśnie wiedziałem, że tym coś nie zrobiłem. A co by wyjeździłeś, jakieś gacie czy co? Nie no, bo robię stream, nie? Ale kamerę zasłoniłem, zapomniałem o tym, że ją zasłoniłem. No więc chciałem odsłonić ja na zakręcie. Ja też bym chciał dobrze umieć jeździć, Miłosz, nie martw się. Jaka skromność, ja pierdzie. No kurde, no w porównaniu z Quelix, cała ekipa z Ash i wszyscy. Zdobuję Quelixa na 30-20 kółkach, ale nie potrafię jeździć. Pięci. Jak będę kurde Quelixa dublował, to pogadamy, że umiem, nie? Nie wiem, żadne słowo niedziela, kłamie. Tak. Co prawda niedziel jest szybki, ale dużo błędów. Koleś, który wygrał ligę GTS, mówi, że nie umie jeździć. Tak, przypadkiem mam coś. Tak, udało mu się, nie? No. Coś na poboczu stoi. Skórki było. Tak. Tam. Skórki było właśnie. O, to ślimaka doganiam. Ślimak mój wybawco. A ucieka przede mną. To za mną jesteś niedziel. Tak? No, no spoko, to prowadź mnie do zwycięstwa. Jedziemy. Prowadź mnie do zwycięstwa, po co? No właśnie chyba ktoś mnie ten, ja w boksie stoję. O, prawie. O, niedziel pojechał. Niekoniecznie, czasem tam mnie te, czasem ja sobie to wywala ludzi. Nie, on stał na boku, na trawie. Ja. Ale mi napisałeś dużo kolego teraz. Ja w F1 19 tylko tak umiem. Za chwilę przeczytam to. Dobra, ja zmykam. Dzięki panu. Na razie. Ej, młody, poczekaj, młody, weź u mnie na czat i zobacz co kolega już napisał, bo to się drugo. Czekaj, to już ci. Prowadzę i nie można ten. Używać telefonu i jechać. Ktoś jedzie, a ja zaczynam pierdolić jak podwodnie. Daj mi się kablę. Miłoszek napisał tak, ja w F1 2019 jedynie jak umiem w miarę jeździć, to z full control trakcji i z ABS. A w F1 to ja też jeżdżę z kontrolą trakcji i ABS. A na SI jadę chyba 75 czy coś takiego, czy 80, a to też słabo. Dobra, ja idę na Daisy. Dobra. Dzięki, nara. Nara. Na razie. O Jezu, jeszcze 13 kółek. Kurde, nadal pokazuje mi ostatni, nie? A które masz obrążenie? Nie wiem, ale 19. A ty ślimak? Daj 19. O kurde, no to teraz mam okazję cię wyprzedzić. Tylko że ja już jestem po pit stopie drugim. No niedziel też teoretycznie ja też, biorąc. Teoretycznie i ty będziesz trzeci, a ja nie. Jak to nie? Powiedz, że ci też musisz. Będziesz miał jeszcze jeden pit stop bez ten. Nie będziesz miał trzech, będziesz miał dwa. No, może mu drugi raz brać, to już tak tylko nie mam mistrzostwa. Ej, no kurde. No to jest złoty dystrybutor normalnie, to jest. No nie, złoty dystrybutor, tak. To będzie nagroda dla mnie być za zepsucie kolejnego już pit stopu. W jednym wyścigu, nie? Właśnie, dwóch pit stopów. Ty chłopaki, mamy bardzo szybkiego kierowcę, tylko jest jeden problem. On na dystansach tylko tyle, ile paliwa starczy. Co wy gadacie? Nie jest żadne. Mogło być gorzej. No on wam kwali pojedzie, nie wiem jak. Ja zawsze kombinuję z nimi pit stopami, takimi wyścigami, wiesz, mniej ważnymi, nie? W lidze on czegoś nie zrobił. 30 na godzinę. Tak, tak! Przypomnę ci to.
Nie, w tej razie nie zdarzyło się, że coś zepsuł, nie? No co, no przecież ile razy tak zrobiłem? No proszę cię. W GTS-ie raz, może dwa. Góra trzy! Jak nie trafiłem do pistopu na tym i potem coś tam jeszcze. Ja się potrafię rozbić o tym. W AC mi zabrakło paliwa, wyjechaliśmy Maserati chyba. Tam też dopchali do pistopu, no. Dopchali, nie? Ale to byś musiał sprawdzić, czy z tych 20 na godzinę, czy 30 ktoś przestrzelił w ogóle w pitstop. Ever. No, bo może... Pierwszy, kurwa. Niedźwiedź w DayZ to jest ciężka sprawa. Łatwo go zabić, nie jest trudno. Ty, bo to wiesz, co cię zwiodło? Że to był miałeś ostatni mok. O kurde, ale poskoczyłem na kerbie. Ty, jak mu brakło paliwa w połowie kółka, to nie ma znaczenia, czy on miał, wiesz, bok pierwszy, ostatni, to brakło. Aha, no tak. Fakt, że byłem drugi i to było zaplanowane tak, że drugi już nie jestem utrzymał. Ja przeżywam ten bok, bo jechałem z nim, kurwa. Ale czemu ty jechałeś 11 godzin, tego nie rozumiem. Nie wiem, Tajklaś, wiesz, to jest tak dziwne, to dziwne to jest bardzo. Bo miałem 3/4 tej rezerwy, nie? Mhm. Myślałem, ale na rezerwie tylko jedno kółko robisz, to już jest, przecież wiem, dzisiaj ja Pyślimak się pytał. Miałem 3/4 tej rezerwy i sobie myślałem, że nie wystarczy. No słuchaj, taki Abarth powinien mało walczyć, tak? No, ale mamy sobie na 200%, nie? Tak. Dobra. Pierwsze wypadnięcie z toru. Widzicie i zaraz będzie. Dobra, teraz do pistopu wjedziemy za chwilę. No znowu, żeby nie popełnić tego samego błędu dwa razy. Nie, mnie zmyliło to najbardziej, że... Ja z tyłu. Spadnięcie... Mam Gran Turismo i gram Gran Turismo też. Że... Od zapalenia do rezerwy do połowy rezerwy tak długo schodziło to, nie? A potem momentalnie jakoś tak. I tym się sugerowałem po prostu. Gran Turismo mamy ligę i też jedziemy w poniedziałki, co drugi poniedziałek. Bo zaczyna się... 28. A mam 6 filmików z Gran Turismo fajnych, obejrzyj sobie. Katalogu Steam Racing. Ja wolę w kolejności tak. Project Cars 2. Assetto Corsa Competizione może. AC i Gran Turismo na końcu. Ale mówisz o grach czy o symulatorach? Bo to ostatnie to takie, wiesz. Odpowiadam koledze na tacie. Odpowiadam koledze na tacie, także się nie wpierdzielaj. Wiesz, ale żebyś nie wprowadził kolegi w błąd, że wiesz, że Gran Turismo to jest symulator. I to jeszcze real driving. Czy jest pyta o gry. Nie pyta się co jest co, tylko co wolę. I tu nie ma limitu w pitstopie? Prędkości? Nie, sam się włącza. A no tak, bo ty miałeś okazję się przekonać z pierwszym razem. Trójkąt. Tankujemy tylko i nic nie robimy więcej. Teraz mu opony wybuchną przed końcem. Nawet nie mam zamiaru zmieniać opon. A GTS to taka gra, fajna gra, ale jeśli chodzi o wzorowanie jazdy samochodem, to ładna gra, przyjemna, dużo ludzi w nią gra. Można fajne rzeczy robić, malowanie można robić fajnie. Przelatywać jedno drugiego. Można
online wszystkich stukać i sobie spykać i nikt się nie dzieje. Żaden kar. Mam 22 kółko, czyli ma KTL. Kupię, zostaw. 23 mam, mikrofon miałem wyłączony. No dobra, to... A niestety, żeby się dodać. Bo inaczej nie jest. A nie, Luki Line jeszcze takiego... przede mną jest. Jest, tam jest. Ile ty życie kółko? Aha, czyli jestem kółko do tyłu, okej. Okay. Co sądzę o Abu Dhabi 2021? Aha! Najlepszy wyścig sezonu. Dokładnie. Najlepszy wyścig sezonu. Żeby takie były jaja w każdym wyścigu, to bym oglądał godzinami. Dokładnie. A nie jeszcze przysypiał w połowie, bo nic się nie dzieje. A to w Monako. Na każdym wyścigu praktycznie przysypiał. Tam gdzie nie ma jaj, nie? Tam gdzie nie ma jakichś takich czynników trzecich. Monza była dobra. Silverstone było dobre. Hungaroring był dobry. Tam Bottas szalał. No, nie ma stłuczki, nie ma safety cara, nie ma jakichś deszczu, jakichś innych czynników trzecich. To takie jechanie jedno drugie. Kurde, ale powiem wam, że te safety cary mogłyby być u nas, czy w Project Carsie 2 na przykład, nie? Stop by były. Ale to już jakby inna kwestia, ale jakby był safety car, to by to naprawdę fajnie było. Nie, super. Wtedy jest szansa, żebym dojeżdżał Quelksa. Jakbyście mi zapłacili, to ja mogę za safety car robić. Będę stał w boksie i czekał, aż trzeba będzie wyjechać. Ja też, będę mógł jechać, to mogę robić. Ale nie, powinni zrobić taki dodatek, na przykład jest safety car. I ustawiasz sobie wtedy jakieś ustawienia, nie? Że kiedy ma wyjechać. No tak, wtedy przykładowo wiesz, ktoś na końcu stawki wywali, a wszyscy... No tak jak Niedziel na przykład ostatnio co wywalił, czy ja, co koła ci odpadają, no to wtedy powinien wyjechać safety car moim zdaniem. Ale jak już są wyścigi GT, to powinny być, najpierw powinna być Folk Cross Hero. I powinien być Virtual Safety Car, bo to jest bardziej popularne w GT. No to nawet, nie? To nawet wirtualnie. Nawet wirtualny by był fajny, nie? Wirtualny by można szybko zrobić, to nie jest problem. Każdy ma ograniczyć prędkość na jakiś taki i każdy zjedzie po prostu. A pytanie, ktoś jeszcze jedzie dzisiaj coś po tym? Tak, na siłownię. Tak, kierownica się nazywa Fanateca DD Pro. Drugi to wyłączać się też na te. No właśnie się wyłączyć. O, nie, chciałem mieć składanie kierownicy. Masz pecha z tą kierownicą. Też miałem kiedyś ludzi TH, zaczynałem w ogóle na lodzie taką, nie? Ale też sobie karierę. Siłę tego czasu razem i zobaczymy. Muszę tempo podgonić, jak mam kogoś dogonić. Daleko jeszcze?
Ośle, znajdź sobie jakieś twórcze zajęcie. Teraz już powiem ci, niedziel nie ma ciebie, to się nawet nie spina, mi te czasy mocno mi spadły. No widzisz, zero motywacji. No, tak to miałem kogo gonić, a teraz co? Zawsze możesz też, kurde, wcisnąć opcję, bardzo prosto. Ale ja, czy ja wyglądam na masochistu? Masochistu. Dobra, ale wiecie co? Śmiechy śmiechami, chyba naprawdę zjadę do pit stopu i się zatankuję. A, bo dobra, jeszcze jedno kółko. O, to mnie zaraz wyprzedzisz. Kogoś doganiam, ale nie wiem kogo. Ja już będę drugi pierwszy raz. Chyba przejechałeś właśnie, nie? Nie, nie, dopiero na prostą wjechałem. O, to wyjedziemy blisko siebie chyba. Teraz przejechałem. Tak, wiecie. A, no. Ale ty misz. Ja mam teraz takie tempo 1.46.2, nie? Trzeci raz rzędu zrobiłem. Nie no, 45 cały czas, ale takie niskie. Ojej, zobaczyłem się na ciebie. Zapatrzyłem się w lusterku, że też pojechałeś szeroko. No ale nie aż tak jak ty. Już opon nie ma mnie. Nie wiem, nie wiem. Ja opon nie szanuję totalnie w tym wyścigu. Jadę na pełnej. Ale jakby teraz Quelksa zepchnął w bandę, dawaj, musiałby się naprawić, to jest szansa, że jak wjedziemy obaj do pit stopu. Śmiało, masz. Picie się skończyło. Ślimak, jak tam w ogóle remonty? Jak remonty? Idą. Ciężko. Widzisz, że wykańczasz mieszkanie, a mieszkanie wykańcza ciebie? Dokładnie tak. Pod każdym względem. Psychicznie, fizycznie, finansowo, jak tylko sobie życzysz. Ja właśnie ostatnio teraz byłem w sobotę u znajomych i mówią, że wiesz, w planach wszystko jest pod gaz i tak dalej, a teraz tych przyłącz nie robią, nie? I dramat jest.
Jeżeli nie mają umowy podpisanej już, to jest dramat. Nie, nie, oni sami sobie budują i teraz, wiesz, myślą nad jakimś innym tym rozwiązaniem. I pompa ciepła, no to wali po kieszeni strasznie, a nic innego rozsądnego nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. To jest jedyne sensowne rozwiązanie w tej chwili, pompa ciepła. Znaczy wiesz, jeszcze pelet i tak dalej, nie, ale... Ale chodzi, jeśli, wiesz, koszt, wygodę i jakieś inne rzeczy, to a pompa ciepła w tej chwili jest najbardziej niespójna. Znaczy kosztem pompa ciepła jest droga, bo jeśli chodzi o koszt, to pelet... Jak powietrze, to nie jest taka droga, jak ziemna, to... Nie jest. To jest już droższe. To jest droga, ale ziemna jest tańsza. Tak, ziemna, tak, ziemna, jest... wiesz, tylko że tam, wiesz, 240 metrów chałupa, nie? Weź to ogrzej. No to pompę ciepła bez problemu, powietrzną stawiasz jedną, nie wiem, 15-15 kW i już masz te... Kilka. I już masz gotowe do tego rekuperację dobrą jeszcze i masz załatwione wszystko już. No. Ludzie, ty nie będziesz hakował? Dziękuję właśnie. A, no i coś, żeby to zaślało. No ja to solar na dach to, wiesz, opcjonalnie, nie? Bo to się wraca, bo tam po 15 latach. Ale pompa ciepła, które produkują 10 kW i ludzie mają cały dach, kurwa, bo muszą sprzedawać energię, nie? A to się nie opłaca sprzedawać wiatrownie. Wolałbym mieć akumulator i składować samemu niż tam. Swoją. Tak. Niż do nich. Żadnej umowy. Potem odkupować ten prąd od nich taniej, nie? Tak, ale to tak teraz było teraz. Teraz już w ogóle powalili. No to a weź na ile kosztuje na przykład płacenie tak jak im zatrzymanie tego przez 10 lat na przykład. Ale akumulator kosztuje kilkanaście tysięcy i wystarczy ci na maks 10 lat, bo tyle mają żywotności. No bo masz za duże. To nie no, to są specjalne, bezobsługowe te głębokiego rozładowania akumulatory, bo to już tanie to jest. Tak, 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 tak. Oni po prostu porobili sobie elektrownię u ludzi w domu. I kurwa właśnie po to się. A druga sprawa, na akumulatory musimy mieć kupę miejsca, bo to też zajmuje. Oczywiście. Mnie. I one ci się zasiadzają, czy tam psują się zimą. Masz ich za dużo, bo one nie pracują. Bo nie może, jak te całe dachy, to cały dzień na spórnie. Czy zimą jest, to są zakrzycenia. Tak, magazyny ludzie robią, to teraz po prostu trzeba prądu. Gościu montuje teraz na plażach, żeby mówić ścian, żeby ten... Kurde, zagadałem się i mi tempo spadło zaobowić. Ale mi nie starczy paliwa, wiecie, zabraknie mi na jedno kółko paliwa. Niemożliwe, tobie? Zostało tylko dwa okrążenia, nie starczy dwa okrążenia? No, wiesz co ci powiem, ja mam... Ale nie, ja mam jeszcze... Cztery. Nie, bo jak skończy wyścig, ja to jest... Tak. Do końca i koniec. To no dobra, jak mi zapragnie paliwa, to będę ciebie teraz. Bo jeszcze nie mam rezerwy, nie? Także jakby co, to będzie na ciebie. No ja to szczędnie teraz. No z takim zapasem nade mną, co wiesz, można. O, pociąg jedzie. Dobra, jeszcze to i następne kółko tylko. Tak. Dobra, sobie paliwka przyoszczędzić. Się obejdzie bez pitstopu. Chyba za 4 razy jechałem na 43 i nie mogłem skleić tego do końca. No ja na 44 jechałem chyba też 6-7 razy i za każdym razem gdzieś mnie powiozło. Jak miałem 44,8 to jechałem z deltą po połowie okrążenia 700, nie? I ale już tego powtórzyć nie mogłem. Ale to braknie paliwa, rezerwa mi się zaświeciła teraz. No to braknie. Kłaj, ile masz?
ostatnie okrążenie zaczynam. Zaczynasz? W tej chwili. Dobra, to jadę jak babcia. Na 156. Dwa tysiące obrotów jadę, mniej więcej. Szósteczka. Bardzo ekologicznie jadę. To ma 6 biegów? A jak? Nie wiedziałem, że wszyscy biegnie, dopiero teraz jak wątpię. Dobra, to ja też zaczynam już ostatnie kółko. Jadę z zewnątrz, z kościgu kamerę. Piękne przypuszczenie. Dzięki. Jadę z kamery z tego, z kościgu. U mnie FB jest ok. Cały czas. Masz szczęście. Ale ty już skończyłeś, tak? Tak. To czemu ja nie kończę jeszcze? Myślałeś do końca, nie? Okrążenie. Aha. Ja będę jedno okrążenie w plecy. Ja też. Ale to jest drugie, nie pojedę w plecy. Oj, dobra, podziękował. Gdyby nie mój błąd z obliczeniami paliwa, byłoby P2. Byłoby no, może P2. P3. No, może P3, to nie powiedziane, że nie. Ale raczej P2. No gdyby nie twój błąd z obliczeniem paliwa, to ja bym nie miał kółka w plecy. Dobra, mamy finish. Jakby mi też powiedział, że... Jak mam szachownicę, to znaczy, że już. Tak. Tak, jadę teraz tyłem. Jakby mi też powiedział, że można wejść do pit stopu, nie wjeżdżając do niego... O ty! Żeby tradycji stało się zadość. O, dzięki Nadzik, właśnie spodziewałem się. Czekałem, aż coś mi wywołać. Dawaj. Ty. Porody przy... No Miki stoi jeszcze taki nie tego. Ej, zdobyło trofeum, gdzie drwa robią. Ty, samochód mi zgasł. Serio? To może silnik. Silnik mam na czerwono. No gdzie wy jesteście? Na końcu prostej startowej, walisz prosto. Właśnie, jedź i wal prosto, tak żeby nas wszystkich zmiotło. Czekamy na ciebie, jadę. Czekaj. Nie zdążyłem. Ale jakieś trofeum za to dostałem, jak żebym nie wjechał. Tak? No naprawdę. Czekaj, nie wiem, czy będzie to w tych... w zdjęciach gdzieś. Ale to jest gdzie... samo okrążenie to lub line, spoko. Okej. Okay. Kurde, P2 w zasięgu ręki. Taki błąd w obliczeniach inżyniera. Fajnie było. Wyścigowego. Dzięki wszystkim za oglądanie. Z paliwem. No ale niedziel, miałeś 1/10 szybsze kółko. Miałem, no. No. To fakt. Zliczyłem 9. Później rudy. 31 okrążeń mi zaliczyło, to dziwne. Ja wiem, czy jest to długie okrążenie, no tak mi zaliczyło. Fajnie. Dobra, dzięki wielkie, ja uciekam.